Drodzy widzowie, witajcie. Witam was bardzo ciepło, serdecznie. Właściwie to gorąco nawet, bo znów u mnie dzisiaj gorączka. 28-29 stopni w ciągu dnia. Teraz jest 22, bo jest rano. I mam spotkanie. Mam dzisiaj spotkanie z tajemniczą, bo bywającą w różnych miejscach świata, a dzisiaj w bardzo ciekawym, pięknym miejscu, w którym byłem kiedyś, mianowicie w Barcelonie. Jak myślicie, kto dziś jest w Barcelonie i kogo ciepło i gorąco witam? Joasie Pilatowicz! Hurra! Cześć Joasie, witam. Ale piękne wprowadzenie, witaj Zygi, witajcie wszyscy. Witam cię bardzo serdecznie. Powiem ci, że pamiętam Barcelonę jako bardzo cudowne, czarowne miejsce. Szczególnie ulica, na której są piękne katedry, domy, zbudowane przez znanych artystów, ale podobało mi się też wybrzeże. Chodzisz na plażę, na morze? Jasiu, dzień dobry, witaj. No witaj, Zygi. Tak, chodzę i powiem, jak pływam, to dostaję takie przekazy, że się sama pytam, skąd to idzie? Taka klarowność umysłu mówi, skąd to płynie? Barcelona ma fajne plaże, prawda? Mhm. Nie wszystkie, ale są, to też w zależności od pogody, od pewnej wibracji, które tutaj są. Czasami woda jest tak bardzo spokojna, że jak jeziorko. I jest przejrzysta, coś cudownego, pływają rybki. No, są meduzy, czasem trzeba uważać. O, i wiesz, i tego mi brakuje, bo ja do wody mam kawałek, do Corpus Christi chyba najbliżej, ale to jest 2 godziny, no, trzeba pojechać. No. Ale wybieram się i powiem ci, że obiecuję sobie nagrać tam coś. I tym razem będę w Galveston, koło Houston. I pewnie to będzie w okolicach Halloween. Ja uciekam od Halloween stąd. Nie mam mnie, nie lubię tego święta, więc będę nad morzem. Joasiu, co ty tam w Barcelonie porabiasz? Co ja porabiam, czego nie porabiam? Więc ja tutaj mam splot różnych wyzwań od samego początku. Nie wiem, czy to jest jakiś haracz barceloński i hiszpański, haracz. Że co słyszę, tak, co słyszę, że ktoś się przeprowadza do Hiszpanii, to ma ogromne straty finansowe. Mnie ukradziono telefon i to w tak głupi sposób, że ja bym się po prostu nie spodziewała, bo wiem, że to kradną. Więc miałam przepasany ten telefon naokoło siebie, odwróciłam się dosłownie na kilka sekund w autobusie i ktoś mi właśnie to rozsunął. O. Tak, dokładnie. To po prostu, że ja to miałam w plecaku. Po czym teraz ostatnio właśnie chciałam wszystkich zaprosić na randkę z pieniędzmi, jeśli ktoś potrzebuje. Okej. Dlatego, że okazuje się, że nie tylko kiedy pływam, ale gdzieś tutaj jest dla mnie też innego rodzaju połączenie z uniwersum, którego doświadczam też w Niemczech. I tutaj na przykład jest więcej przekazów, jeśli chodzi o materię, o pieniądze, o materię, jak to wygląda, dlaczego to miejsce ma tak ogromne możliwości, a jednocześnie czuje się to miejsce też jakby takich niewolników systemu. Już nie mówiąc, że wszyscy mają tutaj, no tego słowa wiadomo, nie można, kieczupy, nie? Potrójne kieczupy tutaj każdy ma. Nie wolno, ale to ale, tam ale, nie wolno. Ale wiesz co, a propos kradzieży i złodziei, pozyskałem niedawno taką ciekawą informację, która może się przydać. Szczególnie, podobno Włochy w tym królują, ale właśnie też Hiszpania i przeniosło się to do Meksyku i również do nas tutaj. Mianowicie, jeśli widzisz ludzi, którzy nawet w pogodny dzień idą z kurtką na ręce, tak przewieszoną, to jest złodziej. Oj, to trzeba uważać. On zakrywa swoją rękę przed manipulacją, przybliża się do twoich pleców tam, gdzie masz telefon, tak? I tą ręką potrafi ci go wyjąć. Nikt nie widzi, więc uważajcie na ludzi. Dobra, teraz wszyscy ci, którzy będą mieli kurtki na rękę, będą wystraszeni. Ale słuchajcie, lepiej uważać. Dokładnie, no ja też uważałam, ale widocznie tak miało być. I to też jeszcze z Zosią tutaj sobie też powiedziałyśmy, że jest to pewnego rodzaju takie wyrównanie energetyczne, bo ja też gdzieś, gdzie zaczynam nowy etap życia, ciągle mi się śni, że gubię rzeczy. Zostawiam walizkę, że gubię, że zostawiam jakiś bagaż za sobą, który już nie jest mi potrzebny. Ja jeszcze jestem do niego przywiązana, ale nie jest mi to już potrzebne. Jak macie tego typu sny, to znaczy, że odchodzi od was pewnego rodzaju duży kaliber bagażu z przeszłości,
i nie możecie z tym bagażem wejść na nową drogę, trzeba go oddać. I czasami są to cenne rzeczy, naprawdę. Ale trzeba oddać i to są symbole, ten telefon jest oczywiście symbolem, on był bardzo drogi dla mnie, wiadomo, ale też ci na przykład, którzy się przeprowadzają do Hiszpanii, nie wiem, czy zauważyliście, ale słyszałam też w innych krajach tak jest, znaczy to zmiana klimatu. Tak jak ja, no zdarza mi się, że tam się przeziębię, ale tutaj jestem kolejny raz przeziębiona. I właśnie tak, na zdrowie z Ligi. Kolejny raz jestem przeziębiona i kolejny raz, znaczy nie, i teraz to powiem, że to już jest dosyć długo, nie mogę do siebie wyjść. Mimo, że ja jestem słaba, dzięki tym właśnie narom od Michała, dzięki tym różnym agencjom, którzyście mnie zaopatrzyli, słuchajcie, no jestem ogromnie wdzięczna. Tak, ludzie ci dają bardzo dużo dobrej energii, wiesz, ty masz. Ja jestem ogromnie wdzięczna wam, tak. Naprawdę, bo niech to wszystko nam płynie, niech to się nakręca, niech to się buduje, bo dzięki temu my mamy szansę, mamy naprawdę super szansę. My się nakręcamy w świetle i ja nie jestem dzięki temu słaba. Ja może mam kaszel, mam katar, ale nie jest tak, że mnie rozłożyło, ja nie mogę palcem kiwnąć, bo wiem, że ludzie tak przechodzą choroby. I na przykład już tutaj mnie teraz moja przyjaciółka z Niemiec postraszyła, mówi, jak ty nie weźmiesz antybiotyku, to to się źle skończy. O ja. Tak mówię sobie, Boże, ale skąd ja tutaj przecież do lekarza, skąd ja to antybiotyk wezmę? No i żeby się nie wystraszyć, to ja zawsze idę sobie tutaj właśnie na plażę, medytuję, łączę się, prawda, ze sobą, powiedzmy, że ze sobą, z różnymi też innymi energiami. No i dostaję od razu odpowiedzi. No i słyszę. No jak to antybiotyk? No przecież masz dobry antybiotyk. Nie wiem, jak to mam dobry antybiotyk. No i wracam do domu, okazuje się, że mój lekarz z Niemiec, dziękuję bardzo, zapakował mi na drogę krowiak. A ja wzięłam. I zapomniałeś. Tak, że mam dwa rodzaje antybiotyków, dobrej jakości właśnie, w razie co gdyby się coś działo. Dokładnie na infekcji dróg oddechowych napisane. A kto ci to powiedział, że masz ten antybiotyk? Przestrzeń? No, tak. Tak, dokładnie. Ja o tym zapomniałam. Ja wiedziałam, że mam jakąś tam apteczkę, że wzięłam coś tam, ledwo podpisałam i zapomniałam, bo to tak jest. Czasami człowiek się pakuje i też miałam nawet trzy antybiotyki, żeby było ciekawiej. Jeden był przeterminowany o rok. Ja nie wiem, skąd to się wziął. Wow. No i właśnie takie atrakcje tutaj się też przytrafiają. Boże, jak ja bym teraz miała to wszystko opowiedzieć, byśmy nie wyszli za tydzień stąd, więc ja tak w kawałkach też, po kawałku też na swoim kanale opowiadam o tym, ale czasami to było tak, że ja już taka i chora i mówię, po co ja tu jestem? Wylądowałam, pewnego wieczoru wylądowałam w barze z jakąś grupą dziwnych latynowców. Oni piją to piwsko. Ja mówię, co ja tu robię? I już miałam wyjść i coś mi wraca i mówi do mnie, zaraz, ty nie jesteś tu dla siebie, nie do końca dla siebie. Tam jest taka dziewczyna, idź do niej i pogadaj. No ja się odwracam, rzeczywiście, siedzi w kącie taka szara myszka, siedzi, pitulka taka. No i zaczęłam z nią rozmawiać. Okazuje się, że jest terapeutką od emocji, olejkami esencjonalnymi się zajmuje. Ja spojrzałam jej w oczy. I to było z Ziggy ten moment, ja też o tym opowiadałam, ale powiem to jeszcze raz, bo to jest mocne. I spojrzałam jej w oczy i poczułam, jak spływa na nas jeszcze więcej światła. I słyszę ten głos, gdzie dwóch zbiera się w imię moje, tam jestem, świecicie wtedy bardziej. Ona była gotowa. Ja ją wzięłam za rękę i mówię, nie, no już w ogóle zwariowałam, obca osoba. A ja ją wzięłam za rękę i zaczynam jej mówić przekaz, który dostaję z góry. Płynie do mnie, że ona ma jakąś blokadę w tym swoim biznesie, że to nie płynie. Że ona potrzebuje, żeby te olejki do niej mówiły. Więc wkrótce te olejki do ciebie przemówią, bo jeszcze do ciebie nie mówią. Skąd ty wiedziałaś o olejkach? Skąd wiedziałaś? Ja nic nie wiem. Okay. Ja nic nie wiem. I ona zaczyna płakać, rzuca mi się na szyję, słuchajcie. I to jest po prostu, no to są tak cenne momenty, że my jesteśmy kierowani. Nam się czasami może wydawać, że to jakieś głupie jest, że tak się nie robi. Ja uważam, że świat byłby jeszcze piękniejszy, jakbyśmy podążali ze swoimi procesami wtórnymi, czyli coś, co
Nie wiesz, idziesz liczą i nagle chce ci się podskakiwać. Tak. No to może komuś też pomóc. My sobie nie zdajemy sprawy, że nasza obecność, nasze światło, nasza odpowiedzialność za to, co my myślimy, jak czujemy, co robimy, wpływa tak mocno na nasze otoczenie. Tak, to jest racja, Jasiu. Wiesz, można to jakby sprawdzać od strony mechanizmów Davida Hawkinsa, ale nie, po prostu to tak nie działa. To nie jest żaden mechanizm. Ty taki jesteś i ty tym emanujesz. I tego się nie da ukryć. Jak wchodzisz do jakiegoś pomieszczenia, do sali, do samochodu, do autobusu, to ludzie to widzą. Mhm. Świecisz. Tak, tak, dokładnie. Że to jest to nasze światło i każdy z nas ma to światło w sobie. I tak jak kiedyś usłyszałam od swojego partnera tanecznego, pozwól sobie świecić. Mhm. Sobie nie pozwalamy świecić, bo my jesteśmy nauczeni, co się tak żarzysz jak żaruwa. Zamykasz się. Tak. Mhm. Mhm. Bądź skromny, nie wychylaj się. To są te programy. Mhm. A tutaj to też wymaga z Polski takiej, wiesz, kultury, że ludzie ci pozazdroszczą. Tylko że jeśli to światło, które przepływa, ono płynie z góry, ono jest mocniejsze niż ta zazdrość. Mało tego, ono tą zazdrość rozświetla. Nawet ci, którzy są zazdrośni o ciebie, oni zaczynają z tobą rozmawiać. Zaczynają być napełnieni tym światłem, tak samo. Jeśli są oczywiście otwarci czasami, to różnie bywa. Czy oprócz tej dziewczyny, tej kobiety, spotykasz takich ludzi w Barcelonie, na ulicy, nie wiem, w przestrzeniach, w restauracjach? Tak, ale mało. Więcej, dlatego tak bardzo tutaj chwaliłam Polki i Polaków, bo zrobiłam taki apel o to, że widzę, jak ogromną potrzebą jest tutaj community, szczególnie kobiet, ale nie tylko. Jest bardzo dużo problemów, jeśli chodzi o komunikację i o relacje i o to, że latynoskie kultury, które tutaj przeważają, jednak postrzegają kobietę jako niżej. I to wcale nie jest tak, że jest takie nadużywanie wprost. To tak nie wygląda. To są subtelne rzeczy, czyli podchodzi do mnie mężczyzna, który mnie zna, z kobietą swoją albo przyjaciółką, nie wiem, nie wnikam. On się ze mną wita, ale on jej nie przedstawia. Idą dalej. I ja mówię, ja z bratem się rozmawiam, mówię, poczekaj, muszę coś przetestować. Poleciałam za dziewczyną i mówię, hej, odwracam ich i mówię, a dlaczego mnie jej nie przedstawiłeś? A ja tu jestem, cześć, Joanna. Okay. I dziewczyna się rozjaśnia. Aha. I ja, kiedy zaczynam rozmowę, bo wiadomo, że ja też testuję, one też potrafią być wredne. Kobiety, które były źle traktowane, będą wredne do innych kobiet, będą winiły inne kobiety za zło, które im się przytrafia od mężczyzn. Mm-hmm, mm-hmm. Tak, wiesz, jakby ta sama, to nie jest nawet tradycja. Jak to nazwać? Ten sam sposób życia, bycia? Te programy życia. Ale to jest obecne u nas tutaj, wiesz, szczególnie południowy Teksas, Meksyk, prawda? O. Tak. No, powiem ci, że żony Meksykanów są bardzo miłe, uśmiechnięte i tak dalej, ale pazury mają. Oj, tak, nie daj Boże, żebyś podeszła, nie zostaniesz jej przyjaciółką, jeśli ty się przyjaźnisz z jej mężem. Nie zostaniesz jej przyjaciółką. Tak, tak. Dlatego, to że są programy, to są programy, tak. Tak, ale ona rzeczywiście tak jest, że muszą uważać i nie mają tego zaufania, to będzie bardzo trudno zbudować. Ale wiesz, ale jest tego powód. Mężczyźni sami to robią. Dokładnie, jest tego powód, bo gdyby kobiety trzymały się razem, to na co pozwalają sobie mężczyźni, a sobie pozwalają, nie byłoby możliwe, bo kobieta by kobiecie powiedziała. I tutaj na przykład, wiesz, ja sobie też poobserwowałam, robię taki swój research, okay. Szczególnie dobrze wychodzi, jak rozmawiam z ludźmi, którzy już sobie popili. To oni ci wszystko wyśpiewają. Potem im głupio, ale wyśpiewają. Jeszcze w zależności, co zapytasz i jak, nie? No i na przykład mężczyźni trzymają się razem, taką sztamę trzymają. Ale to też jest płytkie, jak zauważyłam.
Na początku można nawet pozazdrościć, że te kobiety są takie odseparowane, separują ich mężczyźni zazwyczaj, tylko że one się dają. Ale mężczyźni mają, intencje mają mieć kumpla do picia, do fiesty, do spotkania i oni to trzymają. Czyli oni nie są aż tak zawistni jak kobiety, żeby sobie pazurami, że tak powiem, skakać do gardeł. Tak. Nie każdy. Wręcz większość nie. Jest inaczej. Ale za plecami swoimi mówią złe rzeczy jeden na drugiego. O. To już niejednokrotnie mi się zdarzyło. Tak. Niejednokrotnie i potem się nawet wstydzą tego. Potem gdzieś tam próbują mnie ułagodzić. Mówią, nie, zapomnij, co ja mówiłem. Nie. Ale tak naprawdę jednak ten alkohol rozluźnia, poluzowuje i wtedy łatwiej jest te informacje wydobyć. Na przykład miałam taką, to też jest ciekawe, bo poznałam człowieka, który już widzę, już czuję, ja to też po dotyku czuję, że jeśli mam z kimś, to ja mniej więcej odczuwam i wiem, że to jest tak zwany player, czyli on chce zaliczać sobie, że tak powiem, panienki. On jest tutaj, ma jedną intencję, napić się i wyhaczyć kogoś, jak to mówią. I ja mówię, i on chodził i obserwuje uważnie wszystkich, obserwuje i podchodzi do mojego znajomego, dobrego, i on z nim zaczyna rozmawiać i ja czuję, że zaczyna rozmawiać o mnie, no bo gdzieś tam jesteśmy razem, czuję. Więc ja od razu do niego poszłam, od razu zapytałam, przetłumacz, mówię, powiedz co mówisz, mówię, to jest dla mnie interesujące. I on nie chciał, bardzo nie chciał, w końcu ja go tam pociągnęłam do tańca, on mi wyśpiewał później, ale powiedział ciekawą rzecz. Mówi, bo wiesz co? Bo ja tego gościa, tego, z którym przyszłaś, to ja go podziwiam. On niewiele mówi, ale on jest mądry. Bo on coś zrobił, co ty zareagowałaś na to. On jest mądry. On wiedział, on wie, jak cię zatrzymać, bo ja już chciałam pójść, ale on mnie zatrzymał. Ja już chciałam, mówię, dobra, to wy sobie tutaj siedźcie, ja już idę do domu spać. A on cię zatrzymał, czyli on wie coś, co ja bym mógł wykorzystać. I ja chciałam poznać jego trik, ale on mi nic nie powiedział. Aha. Akurat prawda, że nic nie powiedział, dlatego że on mnie też, ten mój znajomy, ostrzegał, że ci ludzie to nie są ludzie, którym on ufa. Na same wejście. To jest niesamowite, co się dzieje. Tutaj jest tak wiele poziomów tych communities, jak się wchodzi w to, co ludzie myślą. Tu jest dużo pracy do zrobienia. Dżungla? To wygląda jak dżungla. To wygląda jak dżungla. I na przykład też ktoś tam sobie też popił, tańczymy, nawet mnie pouczył jakiejś tam kolumbijskiej salsy, pokazał mi kroki, a potem mówi, wiesz, Joanna, Barcelona to jest takie miejsce, gdzie nikomu nie ufaj. O. Czyli ja już wiem, że on ma pewien wachlarz doświadczeń, które go czynią go kimś. Czy na przykład też obserwuję artystów i artyści na przykład wysyłają mi swoją stronę internetową, czy jakieś zdjęcia. I mogę powiedzieć, że jeżeli oni byli w kraju swoim takim pierwotnym, w zależności co to jest, czy to będzie Ekwador, czy to będzie Brazylia, czy jakiś inny kraj, jest tam pewnego rodzaju na tych zdjęciach takie czystość, połączenie z naturą, w tych oczach jest czystość. Natomiast tutaj, ja to nazywam takie bitchiness. Oni się zmieniają, to jest mechanizm obronny oczywiście, czyli zaczynają być wredni do siebie nawzajem. Czyli na przykład tutaj zazdrość męska wchodzi w rachubę. Zazdrość męska widzę, że jest troszkę inna niż żeńska. Czyli tak. Jaka jest różnica? Tak. Jaką widzisz różnicę? Ja powiem dwie kwestie. Jedna, która się tyczy bezpośrednio do mnie, a druga, która tyczy się, że mężczyzna jest zazdrosny o mężczyznę. Dobra. Kiedy mężczyzna jest zazdrosny o kobietę, bo miałam taką sytuację, nie powiem, flattering, ale to nie jest dobre, to nie jest dobre. To może się wydawać, że to kobiecie tam, nie wiem, miło się robi przez chwilę, ale to nie jest dobre, bo mężczyzna uznał, że ja nie jestem z właściwą osobą tutaj, więc on poszedł do parku i zaczął mi słać SMS-y, żeby ja przyszła do niego. Za plecami kumpla, z którym, prawda? Nie ma problemu. No i kiedy ja odmówiłam, zaczął być bardzo wredny. Bardzo wredny. Taki, szorstki, wybierz lepiej. Taki, to czuć.
Tylko że ja tutaj nie mam też problemów z podejściem i powiedzeniem, słuchaj, jesteś bitchy, po prostu jesteś złośliwy i bitchy. Mhm. I dopiero wtedy, kiedy ktoś jest gotowy, można o tym porozmawiać, bo ludzie sobie też nie zdają z tego sprawy, że używają swoich mechanizmów obronnych. I tutaj, tu akurat możliwa była rozmowa. Ten człowiek był dosyć no, inteligentny, ale też nie był odporny na te podświadome programy, które wszyscy mamy zaszczepione gdzieś w nas. Wygląda, jak tak słucham ciebie, to wygląda, jakbyś naprawdę żyła w takiej dżungli, która jest, no rozpoznajesz ją kawałek po kawałku, próbujesz się w niej poruszać, jest trochę niebezpieczna, tak mi się tak czuję, tak mi się wydaje. Jest, trzeba uważać. Ale jednocześnie chyba cię trochę wciąga, nie? Potrafi wciągnąć i potrafi wciągnąć do takiego stopnia, że ja już czułam po pewnym czasie, że ja muszę sobie zrobić przerwę, że ja muszę się zdystansować od tego środowiska, wejść trochę w inne środowisko, spotkać się z innymi. A to jest tylko kwestia środowiska, czy generalnie cała Barcelona taka jest? Tego ci nie powiem do końca, dlatego że miałam okazję być w środowisku kobiet takich międzynarodowych z różnych kultur, ale zbyt krótko. Zbyt krótko, żeby wejść, czy też nawiązać relacje. Dokładnie, to było za krótko. Myślę, że trzeba gdzieś pożyć z lokalnymi osobami co najmniej 3-4 miesiące, żeby zaczynać odczuwać, z czym masz do czynienia. Bo to, co na początku czujesz, to na początku czujesz, kto kim jest, czy ma serce, jaki jest, co mu się przytrafiło, to wszystko jest prawda. Ale potem okazuje się, że tam jest wiele innych poziomów, że tego człowieka tak naprawdę poznasz w kryzysie, kiedy coś nie układa się, dzieje się coś nie do końca dobrego, jak ci ludzie się zachowają do ciebie. Bo to też ktoś mnie ostrzegał, już rok temu ktoś mnie ostrzegał i mówi, słuchaj, Hiszpanie są fajni, jak chcesz się bawić, ale jak będziesz potrzebowała się przeprowadzki, to nie licz na nich. Nic ci nie pomoże. Więc ja na przykład zrobiłam też taki test, że miałam sporo gratów miałam ze sobą, jak wracałam do Barcelony z Madrytu. I też przetestowałam tą sprawę i na przykład napisałam SMS-a, czysto SMS-a. Mówię, słuchaj, będę na stacji o tej porze, będę miała trochę walizek, czy możesz mi pomóc? No i dostałam odpowiedź, tak będę, ale na pewno będziesz? Ja mówię, no będę. Wow. No trzeba takie rzeczy testować, to nie jest tak, i to jest akurat taka rada do wszystkich a propos związków, to nie jest tak, że my ufamy bezgranicznie, nie, testujcie i sprawdzajcie, też osoby, które teraz na przykład randkują, czy wchodzą w jakieś relacje, jeśli jesteście na początku drogi z kimś, będzie pięknie, bo ten ktoś jak chce, to pokaże wam wszystko, ale w kryzysie dopiero poznacie prawdziwe oblicze drugiej osoby. Kiedy jest zimno. Powiedz mi zatem, co w Barcelonie, oprócz tego, że żyjesz tam, jesteś, tworzysz, pewnie piszesz książki, co robisz? Tak zdradź. Oj, ja tutaj muszę z ligi naprawdę pilnować tego, żebym dalej pracowała swoim rytmem. Jest rzeczywiście coś robić. Ta Barcelona żyje, ciągle coś się dzieje, jest dużo koncertów, jest dużo takich koncertów live. Zawsze gdzieś można pójść. Nie da się wszędzie pójść. Ja też lubię spokój po pewnym czasie, czyli 3 godziny wytrzymam, ale potem chcę trochę spokoju. Natomiast z tego, co widzę, bo czasami jest tak, że to, co ja chcę, to jest jedna rzecz, a to, co ma się wydarzyć, to jest zupełnie co innego. Widzę potrzebę tego community. Nie wiem, czy międzynarodowego, czy wśród Polaków, czy właśnie połączyć. Ja bym chciała zawsze połączyć. Dlatego, że my kulturowo czerpiemy od siebie tak wiele i gdzieś tam to się powolutku tworzy. Natomiast też zajmuję się takimi grupami międzynarodowymi. Chcę bardziej zobaczyć, jak one tutaj działają. Teraz będę miała niedługo wykład o snach, interpretacji snów i też jestem ciekawa, jak na razie ja po prostu testuję wiele rzeczy, jak ludzie tutaj podchodzą. Czyli Barcelona... czekaj, to dla kogo robisz wykład? Dla jakiej grupy ludzi robisz wykład?
Międzynarodowe kobiety. To są takie organizacje tutaj i one są zainteresowane właśnie różną tematyką. I też jestem ciekawa, na ile paranormalną, na ile ludzie są tutaj otwarci. Na ile właśnie jest ta świadomość. Ja to dopiero testuję. Ale no, powiem więcej prawdopodobnie po tym wykładzie. Gdzieś jak je bliżej poznam, jak będę wiedziała więcej, dopiero wtedy będę mogła coś więcej na ten temat powiedzieć. Więc po to tutaj też jestem. Przetestować, zobaczyć. No piszę. Piszesz? Okej. Wiesz, społeczność pewnie czeka na to, co tam będzie u ciebie nowego. No i przypomnę, że Jasia ma swoją stronę internetową, sklep, na której sprzedaje swoje książki. Masz tych książek ile w tej chwili napisanych? Słuchaj, 9 książek i jeszcze dwie serie opowiadań. Także jak ktoś ma ochotę, to serdecznie zapraszam. 15 w sumie? 11, 12 polskich i 9 po angielsku. Nie, 10 po angielsku. No może 11. No dobra, tak mniej więcej. Okej. No właśnie, co z książkami piszesz? Piszę dalej. W tej chwili dwutomówka czeka do końca edycji. Ja piszę teraz taką serię o Akaszy i Akasza będzie typowo o związkach. Będzie dokładnie o związkach. Mówiąc o Akaszy, myślisz o tej Akaszy przez duże A. Tak, dlatego że Akasza jest jedną z personifikowaną postacią ze Śniącej. U mnie w serii. Ona ma pewne marzenie. Ja tutaj niejako chcę spełnić jej marzenie. Ciąg dalszy. Tak, ciąg dalszy nastąpi. Okay. Tak? Dobrze, a powiedz mi, co z twoimi innymi talentami? Malujesz? Wiesz, wyobrażam sobie Barcelona, plaże, te piękne widoki, góry. To jest idealne miejsce do tego, żeby usiąść z paletą i malować. Jest. Natomiast no, ja tutaj nie mam farb, jestem troszkę na walizkach, trochę też z mieszkaniem jest, powiem, że Barcelona jest... No, bo u ciebie się podziało i telefon zgubiłaś i dostęp do kont. Słuchajcie, tak, Jasia zgubiła dostęp do swoich kont bankowych. Zero. Nie mogę w tej chwili się dostać. Przepraszam, nie mogę się dostać do PayPala. Także słuchajcie, jeśli ktoś tam za wszelkie donacje dziękuję, ale jeśli ktoś tam jeszcze te donacje przesyła, to raczej na konto bankowe, jeśli już. Ale ja też chętnie się podzielę. Możemy podać konto bankowe twoje pod spodem? Możemy. Jeśli ktoś ma ochotę, jeśli może, jeśli chce, ma taką ochotę, ja jestem bardzo wdzięczna. Natomiast jeśli chodzi o mieszkania, jeśli ktoś chce się przeprowadzić, bo też mi piszecie w komentarzach, to bardzo jest drogo w Barcelonie, jest dużo wyzysku, trzeba naprawdę uważać, z kim ma się do czynienia, naprawdę. Bo to, że pójdzie się na policję i coś się zgłosi, to niewiele to da. No ale to w różnych krajach myślę, że jest podobnie. Podobnie. Natomiast tutaj też mnie postrzegło, bo ja jak to ja, zaufanie do uniwersum, wpłaciłam depozyt, prawda? I zapłaciłam jakieś około 800 euro, a pani po prostu zniknęła. O wow. Zniknęła. Nie ma mieszkania, nie ma depozytu, pani zniknęła, ja nie mam mieszkania, tak? I nie wiadomo, co będzie dalej. No i ja jak to ja... Ci, co mnie już troszeczkę poznali, wiecie, że żyję na cudach. I to nie jest tak, że ja jestem aż tak pewna siebie, że zdarzy się następny cud. To tak nie działa, bo to jest też współpraca, prawda? Wtedy żyjesz na oparach optymizmu. Dokładnie, wtedy bym była żyła na oparach optymizmu. To nie jest takie proste. Ale my sobie dzisiaj jeszcze porozmawiamy na ten temat, bo tutaj chodzi o pewną praktykę, żeby upierać się w swojej wersji wydarzeń bardziej niż zastana, smutna, przykra, nieprzyjemna rzeczywistość. To jest wyzwanie każdego z nas. To jest dla nas trudne, dla mnie też. Ja nie mówię, że ja pstrykam palcami i jest, ale po tych właśnie dniach różnych, kiedy no zniknęło, tak? Ja nie mam czym zapłacić teraz, następne mieszkanie. Nie ma, zniknęło. Ja też siadam i słyszę. Zacznij oddychać pieniędzmi. Ja mówię, jak to mam oddychać pieniędzmi?
A co ty myślisz, że pieniądze to co tam, to też musisz wyjść i szanować, prawda? Czyli zobaczmy, że jest tyle technik, jeśli chodzi o pieniądze. Wszystko działa, ale w danym momencie nam potrzeba jednej konkretnej informacji na dany moment. Bo w danym momencie nie przeczytacie, nie obejrzycie 100 filmików na YouTubie, nie przeczytacie 100 książek. Potrzebna wam jest informacja i praktyka jednej techniki teraz. Więc jeżeli już macie tą praktykę w sobie, będzie wam prościej usiąść, poprosić i dostajecie instrukcję. Ja teraz na przykład mówię, proszę o konkretną instrukcję. Bardzo konkretne zdanie poproszę. No i mówię, oddychaj pieniędzmi. No dobrze, no to ja wdycham. Tutaj oddycham, robi mi się przyjemnie w ciele. Jak już się robi wam przyjemnie w ciele, to jesteście na dobrej drodze. No i co? Wracam do domu z tego oddychania, z tych przyjemności i przychodzi e-mail. Słuchaj, przelałam ci na konto twój depozyt, pożegnajmy się, wszystko dobrze. Wow. Niesamowite. Zaufanie. To są takie... Ja tam zaufanie, to tak też nie bardzo. To właśnie widzisz, chodzi o tą praktykę. To jest na zasadzie uda się, nie uda. Ja nie mam przywiązania do rezultatu. Ja myślę o zaufaniu do przestrzeni, wiesz? Do przestrzeni. Nie do tej osoby, tak. Mhm. Ja nie wiem, czy ja dostanę, czy to się zwróci, czy co będzie, to będzie. Ja tego nie wiem, ale ja mogę poprosić i mogę powiedzieć, słuchajcie, co ja mam teraz zrobić, żebym ja swoją emanacją wspierała dobro, wspierała światło i była w tym świetle, mimo tego, co mi się przytrafiło. Mm-hmm. Tutaj no też są takie na przykład trudne energie. Teraz też byłam na kolejnej właśnie takim spotkaniu, też partii i podeszła do mnie dziewczyna, która zaczęła się kiwać i zaczęła mieć tiki nerwowe. I ja jej nie musiałam dotykać, żeby widzieć, że ona jest na psychotropach. Nie na pana, tylko psychotropy. Buch, okazało się, że tak. No i słyszę, że ona jest oddzielona od duszy i ona mnie prosi o pomoc. Wiecie, ale jak werbalnie czy niewerbalnie? Tak, ona do mnie podeszła. Jest party, ludzie się bawią. Ona do mnie podeszła i ona mówi, wiesz, bo ja mam depresję, ja nie wiem, nie mogę się skoncentrować. I zaczyna mnie prosić o nas. Możesz mi pomóc? Ona nie wie, kim ja jestem. Mm-hmm. Mm-hmm. A ja pytam się, gdzie chcesz być? Ona mówi, w San Francisco. Ja mówię, dobra. No słuchajcie, no po prostu odpał. 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 Tutaj był akurat bardzo ciężki przypadek. Ja zrobiłam, co mogłam w danym momencie, ale tutaj dziewczyna naprawdę wymaga pomocy i tutaj przestrzegam wszystkich, którzy biorą psychotropy. Ja nie mówię, że każdy psychotrop jest zły, bo czasami rzeczywiście ktoś wymaga tabletki, okej, okay. Ale większość tych tabletek powoduje, że ja nie mogę pracować z taką osobą, dlatego że ona jest tak oddzielona od siebie. To jest tak, jak jakbym miała ciało, ale tam nie ma człowieka, nie ma duszy, nie ma koncentracji. Jej się było trudno skoncentrować. Już nie mówiąc, że ona miała tiki takie no typowe, jak mają ludzie naćpani w psychiatryku. Mm-hmm. To się dzieje. Takie jest rozszczepienie, takie jest uszkodzenie prawdopodobnie tego mózgu, tych połączeń neurowych, bo co robi psychotrop? Blokuje dostęp pewnych informacji, czyli jak człowiek ma na przykład paniki, ataki paniki, to ten psychotrop mu rozszczepi te połączenia, że on tego ataku nie dostanie, on go przytłumi. Tak, nawet wiesz, jest takie powiedzenie, że to są noże chemiczne. Jak nóż, ucina ci to połączenie. Tak, mhm. I tym samym ucina połączenie do duszy. I to było dosłownie tak, że ja czułam jej duszę, szły mi takie ciary po plecach, jakby ta dusza stała obok, ale nie mogła się połączyć z dziewczyną. Mhm. Mhm. Wow. No niesamowite. Jasiu, jak długo w Barcelonie? Niedługo. Ja niedługo wracam do bezpiecznego... Jak długo już tam jesteś, powiedz, od kiedy? Całe wakacje? Cała przygoda zaczęła się koniec maja. Maj.
I to były bardzo, bardzo silne transformacje. Ja też tak, jak ktoś ogląda tak wszystkie moje filmiki na YouTubie, to ja tam sporo mówiłam. Wręcz miałam takie przejścia przez światło, piekło, ciemność, światło. No. Takie bardzo duże czyszczenia i też nie wiedziałam, gdzie mnie to zaprowadzi, bo ja tak naprawdę miałam być tylko miesiąc. Okej. Miałam wrócić, a ja wróciłam i z powrotem. I tak podróżowałam, jeszcze warsztaty w Polsce były nasze taneczne. W Niemczech byłam, w Madrycie 3 tygodnie, potem tam jeszcze 2 tygodnie. No i teraz ta Barcelona. I myślę, że po tej Barcelonie już wrócę do Niemiec. Zbiorę ten uzysk, te doświadczenia dla nas. No i niech nam się dzieje. A teraz powiedz ty mi, Zygi, bo ty mnie zaprosiłeś, ale ja jestem ciekawa właśnie, co u ciebie przez ten cały czas. Wiesz co, w zasadzie wszystko, powiem ci inaczej, jedyne co jest u mnie stałe, to zmiany. O. A witam. Tak. Tak, zmiany. I wiesz co, ja już do nich tak przywykłem, że traktuję je jako coś normalnego i kiedy nie ma zmian, to trochę się niepokoję, że ej, tam naprawdę nic mi nie dajesz nowego w przestrzeni. No i bum, i za chwilę mówisz, to masz, nie? I już się pojawia. No wiesz, mówiłem ci o tym, że jestem zdemonetyzowany, ale powiem ci, że mnie to zupełnie nie mogę powiedzieć, że mnie nie dotknęło, bo pierwszy moment był taki, no kurczę, o co chodzi, nie? Ale nie powaliło mnie to. Jakby zaraz był taki moment, mówię, a dobra, okej, to już wiem, jest sygnał, dobra, bierz się do roboty, bo to, co miałeś w planach już dawno, to jest ten czas, żebyś to zrealizował. A miałem w planach, wiesz, ja się miałem w planach uruchomienie do końca Netify, bo tam jeszcze jest pełne rzeczy są do zrobienia, niespodzianki dla widzów, które tam będą, nie? To, co chciałem zrobić, to sklep. Chciałem zrobić sklep, który będzie sklepem, no Netify, mój sklep, ale też takim bazarem, wiesz, że jeśli ludzie będą mieli potrzebę, mogą przyjść tu i u mnie tam pohandlować. To nad tym też pracuję. No i co? I jakby szukam sposobu zrozumienia tej sytuacji, w której się znalazłem, bo wiesz, jeśli nie masz monetyzacji, a żyjesz tylko z tego, no to tak. Rodzi ci raptowną potrzebę zastąpienia jednego drugim. Tak. Pomalutku, tu muszę powiedzieć, Jasiu, tak, muszę to powiedzieć. Jestem ogromnie wdzięczny moim widzom za to, że naprawdę wiesz, stanęli w szeregu i mówią, Zygi, nie martw się tam, nie? I popłynęły donacje. I za to wam bardzo, bardzo, bardzo gorąco dziękuję. Słuchajcie, nawet nie wierzcie, ile to czyni dobra. Każdy jeden dolar, czy tam jedna złotówka, to jest coś, co buduje nowy fundament. No bo to ja teraz buduję nowe fundamenty. Muszę je wybudować. Wiesz, miałem dwa wyjścia. Albo zrezygnować całkowicie, zamknąć YouTube'a i no i co? I okazało się, że wszystko, Zygi, co mówiłeś, to jest fałszywe. Więc tak na pewno nie zrobię. Ta społeczność, która jest ze mną, ja ją traktuję jak najbliższą rodzinę. Bardzo ich kocham, cenię za to, że są, za wszystkie komentarze, które mi dają. Fajne i niefajne. Wszystkie. Bo wiesz, wtedy czujesz, że żyjesz. W rodzinie nie zawsze jest fajnie. Czasem jest niefajnie. Dokładnie, ale jak... Ale jesteśmy rodziną, prawda? Trzeba zrozumieć, czemu jest niefajnie, co niefajnego. Czy ja, może ja zrobiłem błąd, często robię błędy. Więc też bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy wysyłają taką krytykę w moją stronę, no bo ja się poprawiam, a przynajmniej staram się poprawiać. No i co nas czeka? Trochę zmienię kanał, wiesz? Będę robił dalej moje poranniki, będę robił te serie audycji, które robiłem, czyli wiesz, z Jurkiem Pietrzakiem, z Darkiem Michalikiem, mam nadzieję, że z Piotrem Woźniakiem z Australii. Zrezygnuję prawdopodobnie z materiałów miałkich, które tak nie za bardzo coś tam wnosiły. Natomiast będę wyłapywał takie perełki, na przykład wiesz, mam ochotę naprawdę o karmie porozmawiać i trafiłem dzięki zresztą chyba przestrzeni na cudowną istotę Idę Smele, która napisała, nie mam tej książki przy sobie, ale książka, która ma chyba 700 stron i wielkości formatu A4, Biblia na temat karmy. Cudownie napisana, więc to są takie perełki, które będę wyłapywał.
No i chyba będę robił swoje autorskie audycje. Mam na tapecie, no właśnie pokazywałem ci mój notes, że porównaliśmy sobie. Tak, jestem w trakcie pisania. To będzie taka pierwsza część, którą będę miał przyjemność pokazać, tę audycję, na festiwalu u Zosi Golis w Bolesławcu. Tam będzie tylko pół godziny dla mnie, więc to będzie tylko taka zajawka. Natomiast tak. będzie seria audycji, bo chciałbym powiedzieć o tym, jak ja widzę nowy świat. I ludzie będą zaskoczeni, bo ja go nie widzę w takich różowych kolorkach, jak ludzie próbują go sobie wyobrażać, bo słuchajcie, no śmierdzi w tym naszym świecie, jest brzydko po prostu i to trzeba posprzątać. Więc najpierw trzeba się wziąć za posprzątanie naszych myśli, naszych działań, naszych przekonań, naszego życia. To trzeba wszystko wysprzątać, bo jest brudno, słuchajcie. I nie ma co zwalać na kosmitów czy kogoś innego. Myśmy tam zrobili ten syf. Ten syf trzeba posprzątać, o tym będę mówił. I będę też mówił o tym, jak już tam będzie pięknie wysprzątane, co potem. Jest naprawdę dużo zmian też do sprzątania. Ja się podpisuję pod tym, bo za każdym razem, kiedy ja pracuję z kimś, nawet zobacz takie właśnie spotkanie na tej fieście z tą dziewczyną, ona miała bardzo dużo bytów wokół siebie. Jeden z tych bytów to był byt bezsilności. Oczywiście, że następnego dnia, kiedy pływałam, ten byt się pojawił i prosił o pomoc. Wow. Trzeba by tam było zanurzyć głębiej. Tak. I tutaj ja tworzę taki program, on już jest praktycznie stworzony przeze mnie, ale też wszystkich zaproszę do pyłku gwiezdnego właśnie, bo tutaj chodzi też o transformację tych bytów. One, te wszystkie rzeczy, o których mówisz, te toksyczne rzeczy, one czekają na sprzątanie, one czekają, one chcą. To nie jest tak, że my mamy z nimi walczyć, pokonywać je. Nie, to nie polega na walce, absolutnie, to się zgadzam. W tej pracy, którą ja w tej chwili robię sama z wami, to jest, jestem ogromnie wdzięczna. Za każdą osobę, która przychodzi do mnie na sesję, ja jestem za was wdzięczna, bo ja z wami pracuję, ale ta praca czuję w tej chwili, że ona idzie dalej wielopokoleniowo i historycznie. Mhm. Czyli na przykład widzisz, tak jak pracujemy, zaczynamy od tarota, a kończymy, słuchajcie, na nie wiadomo czym, bo to różnie bywa. Rody to jest jakby podstawa tego, co się dzieje, ale te rody idą dalej. Jak my czyścimy wasze rody, jeden ród, to idzie historycznie. Bo ja potem idę na plażę i ja widzę całe rody historyczne w różnych kulturach i one wręcz dziękują, że to poszło dalej. Ta praca, którą wykonujemy na swoim podwórku, ona emanuje historycznie. To jest niesamowite. I te istoty potem wam podziękują, że wy pracujecie nad sobą, a jednocześnie pomagacie innym. Mało tego, one mną kierują w tej chwili, jak mam z nimi pracować. Kiedy pracuje się na rodach męskich, żeńskich, tak jak prawda, uczono was, czy uczycie się przez medycynę germańską, uczycie się. Ja też to wiem, też brałam udział czy w wykładach, też się tego uczyłam, ale kiedy już pracujecie, kiedy macie praktykę, one wam powiedzą, żeby zrobić coś nowego, czego nie nauczyliście się, idźcie za tym, bo poszła tak wspaniała praca. Kiedy na przykład ja połączyłam tą energię męską z żeńską i oni na to czekali, ale też nie wszyscy, niektórzy mi zaczęli właśnie tam oporować, mówić, a ja nie będę, nie przeproszę jej, a ja go też nie. I to było też takie, że z miłością dajecie wybór. I te roty to są absolutnie podstawa w tej pracy. Te byty, nawet jak już oczyścicie, to przyjdą kolejne, bo one nie miały te, które tam były jakby pod spodem, przyjdą do was, także się nie zrażajcie, bardzo was proszę, nie zrażajcie się tym, że pracowaliście, nie wiem, 10 lat, 20, tu jeszcze coś. Tutaj nie ma końca, bo naprawdę, no ile my żyjemy, te tysiąclecia, te zmieniamy sobie skafandry, tak, zbieramy sobie, ale te energie idą karmicznie z nami. Te energie muszą się wyrównać. Ktokolwiek z was jest w tej chwili w związku, z którego nie potrafi wyjść, prawdopodobnie jest to związek karmiczny. Mhm.
spora szansa na to. Już nie mówiąc o tym, że są pewne powtórki rodowe i one też bardzo, bardzo mocno trzymają. I teraz, żeby to wszystko powyczyszczać, to jest ogrom pracy. A propos wyczyszczania, muszę tutaj taką uwagę dodać, wiesz. Napisała do mnie pewna Wicka. Nie, Wicka, dobre słowo? Nie, chyba tak, nie? Wicka. Chyba tak, więc może być. Śmiesznie mi brzmi. Dobrze, pewna kobieta, która mówi, że tak się przejęła oczyszczaniem. Tu jej chodziło o oczyszczanie paktów, umów i tak dalej, zobowiązań, że wyczyściła wszystko, dosłownie. Dosłownie. Wzięła i wyczyściła. W ciągu tygodnia zmarł jej mąż. Odeszły dwa pieski. Kot poszedł gdzieś i nie wrócił. A teściowa odchodziła. Tydzień przed wszyscy byli zdrowi. Uważajmy na rozwiązywanie umów, bo jeśli robisz to hurtowo, bez zastanowienia, to możesz rozwiązać to, na czym ci zależy. To było nieprzemyślane. Tak. To jest takie ostrzeżenie, bo jeśli to robicie z kimś, kto robi to nieumiejętnie, albo sami i nie macie wiedzy na ten temat, no to możecie wpaść w tarapaty. Tu trzeba mieć wiedzę, jak to zrobić. Trzeba się tego nauczyć. Nie róbcie tego pochopnie i nie rzucajcie się tylko dlatego, że chcecie odczepić od siebie wszystkie umowy, które kiedyś zawarliście. Bo bywają też umowy pożyteczne. Są. Umowa na życie na przykład. Zawarłeś umowę na to, że tu będziesz żył. Na przykład, dokładnie, ale super, że o tym mówisz. To jest dokładnie to samo, co mówimy o marzeniach. Uważajcie na wypowiadanie życzeń, bo marzenia się spełniają. Tylko, że my nie wiemy, jak one się spełnią. My współpracujemy z uniwersum. To nie jest tak, że my sobie stwarzamy cokolwiek chcemy. To nie do końca jest tak. Wyrażamy pewną wolę, intencje, a uniwersum nam to dostarcza w aktualnej, najbliższej, możliwej, materialnej formie, która jest najbliżej nas. I wtedy się okazuje, albo że... Albo nam nie dostarczy, kiedy uzna, że to już jest nam niepotrzebne. Nie dostarczy nam. Też. Też oczywiście i niejednokrotnie. Ja tak też miałam, że ja sobie coś właśnie życzyłam, ale przychodzi to z ceną. Bo to jest też tak, czy jesteśmy świadomi tego, czy to będzie też kosztowało. Ja nie mówię o pieniążkach. Ja mówię o cenie energetycznej, że w przestrzeni jest pewnego rodzaju wymiana. Tutaj też jest taka runa Ansus, dedykowana Odynowi. I mówi się, że Odyn pobiera opłatę. On wam da dar wymowy, artyzmu, ale jest cena. Nawet to, że słuchajcie, człowiek, który chce tańczyć, mówi, bo ja chcę być świetnym tancerzem. Ale ceną jest to, że ty codziennie 3 godziny trenujesz. To jest też nowa runa Tyr, wiesz, runa ofiary, Tyr, czyli dojdziesz do celu. Ale to też jest jak łowienie zwierza, że to jest za życie na przykład. Tak? Jest ryzyko. Jest ryzyko, ale ofiara jest zazwyczaj złożona z ciebie samego. Oferujesz swój czas i swoją energię. Więc uważajmy na to, z czego naprawdę chcemy. Tak a propos wiesz, tego, co mówiłem o sobie i o moim kanale, przed chwileczką dostałem 2 maile. Nie popatrz, w jakim czasie. Zeszły się te maile, bo ja mówiłem ci przed nagraniem, że wystąpiłem o akceptację mojego profilu na Patronite i jeśli by się nie udało, to akceptację profilu na locals.com. No i dostałem odpowiedzi w tym czasie, teraz, przed chwileczką. Yes. Dobrze. Patronite mnie odrzucił i przeczytam wam dlaczego. Tak, i dobrze, cieszę się z tego, bo... Niestety, konto nie może być aktywowane. Zgłoszenie zostało negatywnie zaopiniowane po dokładnej analizie profilu i podlinkowanych treści. A linkowałem się do YouTube'a. A także dodatkowej weryfikacji przeprowadzonej przez dział prawdy i dział ryzyka. No więc nie będę na Patronite, bo stwarzam ryzyko. Słuchajcie, no to już wiemy, że to jest, oni są z jednej bajki. Brawo! Brawo, dzięki za stwarzanie ryzyka, brawo! Ale dostałem też mail z locals.com. Jestem zaakceptowany.
tworzymy społeczność na locals.com. Moi kochani, to jest wiadomo. Wszyscy temu, bo być może ja też zacznę tam i być może większość z nas się tam przeniesie. Zobaczymy, jak to będzie działało. Zdigi, tutaj przeszesz nam drogę, ślad pierwszy zostawisz i powiesz nam, z czym mamy do czynienia, już wkrótce pewnie. A słuchajcie, tylko chcę tak dodać, że Zdigi jest takim diamentem, którego jest żal znaleźć. Ja bym chciała w imieniu Zdigiego poprosić o wsparcie dla Zigiego, jeśli chodzi o ludzi, którzy będą z nim współtworzyć to community Netify i każde inne, dlatego że ty, Zigi, robisz to Netify, no sam robisz tyle rzeczy, jeszcze pomagasz wielu ludziom, więc ja jestem też wdzięczna za donację do ciebie, dla ciebie i cieszę się, że ludzie cię tak bardzo wspierają. Bardzo, jestem za to wdzięczna. Bardzo na to zasługujesz, a to, że będziesz mógł dalej z tego żyć, oznacza też, że nie będziesz musiał robić innych rzeczy, które no nie są aż tak bardzo inspirujące i myślę, że nie powinieneś ich robić. Ale wiele rzeczy potrafię. Oj, bardzo wiele rzeczy potrafię. I nie żebym się chwalił, nie? Ale potrafię. Jasne, pewnie, że tak. Wiesz, na przykład coś, co bardzo lubiłem, ale co nie daje możliwości utrzymania się, to bycie kucharzem w restauracjach hotelowych. Bardzo to lubiłem, tak, bo wiesz, lubiłem najbardziej zadowolenie klienta. I ja naprawdę się starałem, kiedy miałem zamówienie, żebym zrobił łososia na specjalny sposób z moim sosem, a tam jakieś do tego dodatki, to ja naprawdę, to była bajka dla mnie, to przygotowanie tego łososia. Ten łosoś najpierw musiał być podpieczony, żeby soki z niego nie wypłynęły, tylko na gorącej blasze, wiesz, z dwóch stron, pyk, pyk. Potem, potem na grillu trochę, żeby doszedł od środka, ale nie do końca. A potem szedł z dużą porcją masła do pieca, żeby to masło zrobiło go takiego maślanego, takiego, wiesz, ta konsystencja. I mój sos z cytrusów. Ja robiłem z pomarańczy, limonki, z dodatkiem odrobiny mleka, pieprzu, gałki muszkotałowej. Ale żeś nam smaku narobił, co wy mam. Widzisz, ale z tego się nie da wyżyć. Kucharz i nauczyciel to w Stanach Zjednoczonych dwie najgorzej opłacane profesje. I artystka. Tak. Coś na ten temat wiem. Dlatego ja tak samo jestem wdzięczna za każdą donację. Ale popatrz, tak, przepraszam, że ci wchodzę słowo, ale popatrz, to są dwie bardzo ważne profesje. Nauczyciel, od którego zależy życie przyszłych pokoleń. I kucharz, kucharz, który cię karmi. Dokładnie, bo my jesteśmy tym, co jemy, prawda? No, tak. Więc to widzisz, jaki jest ten plan, nie? Tak. Jasiu, tobie też jest potrzebne wsparcie i ty masz, bo masz piękne community, ale ja się dziwię i tu ja ci mogę w tym pomóc, że ty nie masz jeszcze u siebie na YouTube, wiesz, takiej ikonki donacje. Powinnaś to włączyć, no, powinnaś nie to zrobić. Słuchajcie, ale ja też przyznam się, że ja rzeczywiście nie prosiłam. Ja wychodzę do tego też o tym, co mi mówicie. Też, co mi też Zigi mówisz. Zigi jest, słuchajcie, bardzo dobry, jeśli chodzi o takie sprawy organizacyjne. Ja tutaj się dużo uczę, bo ja jestem artystka, no wiemy, tak? Ja wchodzę w energię, tu jest fajnie, tak, następne, tu czyścimy, tu jedziemy, tu tańczymy. To można ze mną. Ale jeśli chodzi właśnie o te sprawy organizacyjne i wiesz, taką, jak to wszystko zrobić, nie, ty jesteś niesamowicie techniczny, uporządkowany. Ja tego nie mam. Ja nie mam tej wytrzymałości też siedzenia, wiesz, w internecie, prawda? Tyle. Nie wiem, czy ogląda to moja żona i co ona powie na to moje zorganizowanie. Na pewno się ze mną zgodzi. Powiem ci tak, jak byliśmy jeszcze parą, ja i Lucy, i wiesz, mieszkaliśmy w mieście, w którym ja się urodziłem, czyli z moimi rodzicami, blisko nich, i bywaliśmy u nich, to mama zawsze mówiła do Lucy tak, ty wiesz co, ty zagospodaruj wszystkie schowki, jakie masz, bo on ci je zagraci. Na pewno, na 100%, na bank. Więc Lucyna to pamięta do dziś, także no, jestem bałaganiarz, aczkolwiek potrafię, jeśli się pojawi motywacja, to jestem wtedy zorganizowany, tak.
Wtedy tak. Ja nie mogę sobie tego wyobrazić, bo ja pamiętam, jak robiłaś moją stronę internetową, mój sklep, wszystko było dokładnie tak, jak ma być. Wszystko jest no tak, bo była motywacja, bo chciałem to zrobić dobrze. Była motywacja. Natomiast rzeczywiście tutaj ja się postaram ze swojej strony, ja wykupię ten program, bo nadal przepraszam za to, nie możecie się dostać na stronę. Ona, że się wyświetla, że nas niebezpieczna. Tak, kochani, słuchajcie, problem jest w tym, że oni wymagają coraz większego nakładu finansowego, bo kiedyś można było mieć www.joasiapilatowicz.com i strona była, kupiłaś domenę. Teraz domeny mogą być niebezpieczne. Nie wiem jak, ale mogą być niebezpieczne, tak, więc musisz mieć certyfikat bezpieczeństwa wykupiony, który kosztuje duże pieniądze. To jest tam około chyba $100 na rok czy coś takiego. Więc narzucili to Jasi. Były kiedyś darmowe. Ja wykupię, dobrze. Te darmowe były kiedyś na rok, potem zrobili na pół roku, teraz na kwartał, a teraz u Jasi w ogóle nie działa. Nie działa. Zygi już właśnie próbował, także jesteśmy, staramy się i ja po prostu jak tylko będę miała dostęp i tak, tutaj się różne rzeczy rozwikłają u mnie, to na pewno wykupię to, żeby było wam prościej, bo wiem, że nie możecie tych zamówień zrobić, wiem, że czasami ktoś bezpośrednio te książki ode mnie chce kupić. Są one na Amazonie też, także tam zapraszam przez Draft Digital, czyli są na Tolino, w różnych miejscach można je znaleźć. Fakt faktem, że ze sklepu wtedy, no ja mam wtedy więcej procent jakby dla siebie, bo jednak się za tego Amazona płaci. My za to, oni tam pobierają spory procent, a YouTube ograniczył nam wszystkim monetyzację i ja się odniosę do czegoś, bo co jakiś czas zdarzają się takie komentarze, że ja tam zagracam, że nawalę tych reklam. Słuchajcie, ja wchodzę osobiście i ja te reklamy, które tam się nawalają, ja je kompresuję, naprawdę. Jeżeli ktoś mi mówi, to muszę się do tego odnieść po prostu. Tam Joasia nawaliła tych reklam, no gratuluję. Ja rozumiem, z czego to wynika, z frustracji, że nie możecie obejrzeć, ale drugi kanał, Flow Freely, który gdzieś tam jest taniec, nie po to, żeby wam pokazać, jak ja sobie tutaj świetnie, fajnie, miło mi tańczę, ale po to, żeby zainspirować, żebyście się ruszali, bo w ruchu mamy lepsze przekazy z góry, naprawdę. One idą, to jest niejednokrotnie w tańcu, ja mam takie przekazy, taką klarowność, którą ja dostaję, wiem co zrobić, że to jest no niesamowite, ja mówię, Boże, skąd to płynie, tak samo pływajcie, nie wiem, tańczcie, pływajcie, ale tam w ogóle nie powinno być reklam, bo ten kanał jest niezmonetyzowany, nawet mnie wyświetlają się reklamy, tak, nawet mnie wyświetlają się reklamy. I nie mam na to wpływu, także mówię wam jak jest. Jeśli chodzi o frustrację, to bardzo proszę nie do mnie. Ja rozumiem waszą frustrację, bo ja też je mam. Też pracuję z frustracją, ona się nam będzie pojawiała. To są byty, które istnieją. My ich nie zniszczymy. To jak emocja. Emocja złości, frustracji, depresji, bezsilności. To wszystko zawsze będzie istniało, ale kwestia jest, że jeżeli nasza emanacja będzie bardziej świetlista, to te byty nie mają do nas dostępu. One muszą dać nam spokój, muszą sobie pójść po pokarm gdzie indziej. Ale jeśli te byty wpadną w nasze sidła, mamy prawo pewne rzeczy zrobić. I o tym być może zrobimy warsztaty, może nawet to też będzie, tak, zrobimy warsztaty i ja wam przekażę po prostu to, co ostatnio z gwiezdnym pyłem powiedziano mi, żebym zaczęła robić. No i zaczęło to pracować w ciągu... Stardust. Chodzi mi to po głowie, wiesz? Jest taka kompania i taka seria filmów animowanych albo nie animowanych, Stardust, prawda? Tak. Niektóre są bardzo wciągające, ciekawe, niektóre przerażające. Nie wiem, co ty będziesz miała na myśli. A to znaczy, wiesz co, mi to przyszło podczas pływania oczywiście, kiedy właśnie te byty się zaczęły pojawiać, one były bardzo ciemne, ja sobie tak z oddali obserwowałam i każdy ten byt, no był straszny, bo tam była, bo to też w zależności, gdzie ja pójdę. To nie jest zawsze tak, że ja w danym momencie też to wychwycę, ja mogę to kilka godzin później zajarzyć, może mi się to przyśnić, a jeszcze jak się nie oczyszczę, to już w ogóle, także szał ja ze mną, Artemizja i tak sprawy, ale tutaj można z tym pracować i są pewne wskazówki i rzeczywiście warto jest pamiętać o wszystkim, ilekroć czegoś zapomnę, to potem się nie możemy zostawiać pustki.
To też jest byt a propos. I można z tym przepracować i to jest do takiego stopnia, że to nie chodzi o to, żeby oddalać te byty. Różne rzeczy możecie robić, to w zależności od waszej kreatywności. Ale co można zrobić i czego chciałabym zrobić też w community, czy na warsztatach właśnie, czy być może zbudujemy takie community, rzeczywiście będziemy sobie przelewać membership jakieś coś, co nie obciąży nikogo, a my możemy tą pracę dalej wykonywać po prostu. Gdzie możemy? Właśnie, i to mi się podoba, kiedy jakiś byt wpadnie w moje sidła, w moją przestrzeń, to ja nie wypuszczę. Robimy Stardust. Ale dobra, to zrobimy na warsztatach i myślę, że fajnie by było, gdyby też ci, którzy są zainteresowani, żeby się zgłaszali, bo ty też z Iggy możesz zrobić super warsztaty. Też masz takie umiejętności, takie czy ostrony, czy no to są umiejętności, które my w tej chwili powinniśmy mieć. Ja się dzięki Zygiemu tobie, Zygi, tyle nauczyłam, że ta strona już mnie tak nie przeraża jak kiedyś. Wiesz co, mam w planie nawet takie. Nie będę Dobra. Teraz wiele ujawniał, ale mam coś takiego w planie. To zgłaszajcie się. Kto na warsztaty do Zygiego, napiszcie mu maila. Kto na warsztaty do mnie a propos snów, pracy z przodkami ze Stardust, zrobimy to, będziemy działać i zrobimy to prawdopodobnie online. A jeśli właśnie będzie grupa gdzieś lokalnie, gdziekolwiek będziemy, to fajnie byłoby się tego nauczyć, żeby potem te grupy community działały, żeby się spotykały. Tak, to jest piękne. Jasiu, kiedy to może u ciebie ruszyć? Ja myślę sobie, że jak się tutaj troszeczkę ustabilizuję, bo ja też się przemieszczam, teraz mam na przykład ten warsztat cały po angielsku, ale przygotowuję właśnie warsztat o snach, jak interpretować sny i to możemy już zrobić w tej chwili, a drugi to jest właśnie ten Stardust. Myślę, że wtorki. Wtorki, słuchajcie, jeśli ktoś ma... Będziesz to robiła w jakiej przestrzeni? YouTube? Gdzie to zrobisz? Ja myślę, że myślę, że na Skype'ie najlepiej, dlatego że czasami ludzie mają, wiesz, osobiste takie problemy. Czasami anonimowo ja mogę im powiedzieć. Żeby była interakcja. Żeby było bezpiecznie, żeby też nie wiadomo, gdzie tam co działa. Żeby było bezpiecznie, spotkajmy się na Skype'ie. Zapisy przez joanna.pilatowicz@gmail.com. Proszę, nie przez Facebooka, bardzo proszę. I jeśli zbierze się grupa, to ja oczywiście ogłoszę i myślę, że tak o godzinie 18 we wtorek czasu europejskiego ruszymy, czy w najbliższy wtorek, czy następny, to w zależności od grupy. Ale nawet jak będzie mała grupka, ja bardzo chętnie zacznę tego uczyć, bo im my więcej praktykujemy, tym więcej tego światła tworzymy. A Zygi, ja jeszcze muszę to powiedzieć, no. Czy ty wiesz, ja ci to powiedziałam, ale jeszcze tego nie wiecie wy. Ja nie miałam czasu ostatnio nic oglądać na YouTubie. I znowu miałam taką sprawę, właśnie co ja tu robię znowu. I wróciłam akurat do domu z plaży i wyskoczył mi twój filmik, Dolores Cannon. Okej. I ja już słyszę przekaz. I ty o tym mówiłeś, ty czytałeś tam jej słowa. I ja to też usłyszałam i patrz, ja weszłam dokładnie i nawet jeszcze przewinęłam, nie to, że ja cię nie miałam czasu. I dokładnie usłyszałam te słowa, one były do mnie, że jesteśmy tu po to, by świecić, rozświetlać przestrzeń wokół nas. Nie jesteśmy do końca dla siebie, żeby nie wiem, jak mi się wydawało, że ja tu przyszłam tylko pisać książki. I hasać sobie po Barcelonie. I ja tańczę, jest mi dobrze, prawda? Okej. Okay. To gdzieś tam jestem zawołana, żeby zrobić pewne rzeczy i gdzieś jestem prowadzona i jeśli za tym podążę, super rzeczy się dzieją. Tak, dokładnie. Też tak to czuję, Jasiu. I dlatego tak bardzo kocham książki Dolores Cannon. Kobiety, która zrobiła wspaniałą rzecz. A powiem ci, że ciemne byty próbują przeszkodzić jakby rozpowszechnianiu tych jej nauk. Tak, słuchajcie, ale to tak zawsze jest, że ciemne byty się nie zajmują innymi takimi małymi tam, tylko tymi dużymi kawałkami, jak Dolores Cannon. Natomiast ona zrobiła jedną rzecz, popatrz, bo
To nie ona miała wizję, channelingi, uniesienia. To nie ona. Ona była obserwatorem. Ona miała tylko ludzi koło siebie, którzy pozwolili na to, żeby wejść w te przestrzenie. I to wchodzili ci ludzie. Ci ludzie przynosili do niej te wiadomości. Ona zrobiła jedną fantastyczną rzecz, czego nie robią inni terapeuci, hipnoterapeuci. Zapisała to wszystko i zrobiła w postaci książek. To jest wartość Dolores Cannon. Pięknie to zebrała, potrafiła to zebrać w konkretne książki, no bo przez jej ręce przewinęło się tysiące ludzi. A na podstawie tego można już stworzyć pewnego rodzaju raport, tak? Jesteśmy w takim miejscu i to się z nami dzieje. Przyszliśmy tu świecić, Jasiu. Zapisujcie to, zapisujcie to. Tak jak właśnie tych zapisów jest też sporo. Myślę, że każdy z nas ma te mądrości życiowe. Tylko zapisujcie, bo wam coś mówi. Ale my zapominamy. I to z tego powodu, ja się do tej pory śmieję, ale moja edytorka mi to mówi. Jak ja miałam jakiś problem i to mówi, a wiesz, Ania, bo znowu coś tam się zdarzyło. Ona mówi, no jak to, przecież pisałaś o tym, co masz zrobić. Śniąca ta i ta. O. A ja mówię, ja nie pamiętam. Ja mówię, no powinnaś czytać swoje książki. No tak. Dziękuję. No tak, że do takiego stopnia, ale tych przekazów jest tyle, że ja też się gubię, też zapominam. Dlatego tak ważne jest być w tej energii stale, żeby mieć konkretny przekaz. Dokładnie, bo tak samo jak ktoś przychodzi na sesję do mnie. Ja mam co? On ma tych tysiące technik, był na tysiącach warsztatach. Ale problem jest teraz jakiś. I ode mnie i od tego człowieka, od intencji zależy, czy ja znajdę na teraz tą metodę, która teraz mu pomoże, na szybko, teraz. Teraz będziemy mogli to przepracować, żeby ten człowiek poszedł dalej, swoją własną drogą, nie moją, swoją. Pięknie, Jasiu. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą audycję. Popłynęło, jak zwykle, bo my z Jasią nie robimy scenariusza. Nie, ja uwielbiam, słuchajcie, ale widać to, że ja uwielbiam z nikim tutaj rozmawiać. Wzajemnie. I wzajemnie. I powiem, że już tęskniłem, bo ostatnio bywałem częściej u ciebie niż ty u mnie, wiesz? I tak sobie zatęskniłem i powiedziałem, nie, tym razem Jasia u mnie. I za no to fajnie. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Słuchajcie, ten film jest równocześnie puszczony na dwóch kanałach, u Jasi i u mnie. Wspieramy się. Tak, wspieramy się, tworzymy community, jedziemy dalej i świećcie. Pozwólcie sobie świecić, świećcie. Żeby tak. Nie wiem co. Każdy z was ma to światło. Tylko je zapalcie. Żeby nie wiem co. I słuchajcie, ja nie mówię tego, że ja siedzę na wygodnym stołku, znaczy wygodnie, mi nie powiem, ale naprawdę mam serię takich rzeczy, że tutaj są takie energie też, z którymi muszę sobie poradzić, na przykład silną energią złości. Mhm. O tym będzie, ale jeszcze nie, nie teraz. Silna energia złości. Kiedy ktoś potrafi tak bardzo zaśmiecić waszą przestrzeń, że wasze światło gaśnie. Co ja wtedy robię? Ja proszę o instrukcję i zaczynam być prowadzona. To jest tak, jakby mnie ktoś popchnął i wypychał z przestrzeni, prowadził dalej i mówił mi, ale ja mówię, ale ja poproszę teraz konkretne zdanie. I mówi, masz iść i świecić. Wiesz co, moja mama robiła, przypomniała mi się moja mama, nie wiem czemu, ale muszę to powiedzieć. Ona była też taka wiedźma, czyli miała wiedzę, wiesz. I kiedy ktoś zrobił taką rzecz, o której ty mówiłaś przed chwilą, że ktoś próbował zaciemnić twoje światło, ona otwierała okna na przestrzał. W kuchni otwierała duży pokój, w dużym pokoju okna też. Szałwia wow. Mówi tak, ja ci już dziękuję, możesz wyjść, wychodź. Nie ma cię. Wow, bosko. Tak robimy. Tak robimy. Tak. Bardzo ci dziękuję, Jasiu, jeszcze raz. Słuchaj, przytulę. Czekam na to, kiedy zrobisz pierwsze te seminaria. Daj znać. Jeśli możesz, to wyślij mi wiadomość, a ja też zrobię posta u mnie na społeczności, że takie seminarium się u ciebie odbywa, dobra? Super, zrobimy. I myślę, że te wtorki będą pasowały. Nie wiem dlaczego te wtorki, ale jak ja robiłam wcześniej Mannheim, to też to były wtorki z jakiegoś powodu. Te wtorki może nam podpasują. Gdzieś dobra. Około godziny 15 zapisy na e-maila.
I no ja tam jeszcze nie przygotowałam, ale myślę tak samo, ja nie chcę, żeby nikt się czuł, żeby ktoś się też czuł odrzucony czy coś, także ja zawsze podaję 3 stawki za taki warsztat, ale jeżeli nie macie, a potrzebujecie, bądźcie, napiszcie mi tylko, jaką macie sytuację, bo myślę, że to jest ważne, bo im bardziej się wspieramy, im bardziej to światło się rozchodzi, świeci, to wy potem będziecie mieć. Niejednokrotnie ja byłam w takiej sytuacji, że ja potrzebowałam i ktoś na ulicy, to była Śniąca 2, na ulicy w Hadze, wyjął mi 50 euro i mi dał, a ja nie miałam już nic na następny dzień do jedzenia. Mhm. I ktoś powiedział, bo ty wiem, że ty potrzebujesz. Wow. I nic mi się nie stało. To było, no jakby anioł stał obok. To była ta sama sytuacja, w jakiej ty znalazłaś tą dziewczynę. Tak. Mhm. Tak, dokładnie tak. To są, słuchajcie, no tak niesamowite rzeczy. Czy też miałam takiego gościa, który był wściekły w domu, teraz tutaj, ostatnio. Ja zrobiłam rytuał też odprowadzania. Byłam na plaży, wyszłam na plażę, zrobiłam rytuał. Po wejściu do domu, 5 minut później, gościa wymiotł. O, ucięło ci głos. Oj. Wiesz co, naprawdę, w tym momencie, kiedy powiedziałaś, zrobiłam rytuał i była cisza. A, wymiotło. Powiedziałam, no, że wymiotło. Powiedz to jeszcze raz, bo to było ważne. Ale jaja, dobra. Ale jaja rosną jak berety, dobra. Arbuzy, dobra, nieważne. Bez kojarzeń. To robiłam akurat z Patrycją jeszcze przez Telegrama, siedziałyśmy sobie na plaży i czyściłyśmy rody. No i właśnie to, takie były energie właśnie złości. I ja je wymiotłam też ze swojej przestrzeni, z miejsca, w którym jestem. Miałam akurat gościa, który bardzo, bardzo był zły. Ja nie bardzo wiedziałam, co z nim zrobić, bo nie ma co się kłócić. Ja nie lubię, nie? No ale czasem trzeba. I nic nie musiałam zrobić. Już byłam gotowa, że trzeba, ale nic nie zrobiłam, tylko zrobiłam ten rytuał. Wróciłam do domu i 5 minut, dosłownie 5 minut, wymiotło gościa. Wow. Tak jakby tornado przeszło. Ja mówię, wow. To fajnie, że to powiedziałaś, ale to był ciekawy moment. Dlaczego w tym momencie twój mikrofon przestał działać? Nie, no wymiotło. 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 Jasiu, jeszcze raz ci dziękuję. Trzymaj się. Ogromnie. Życzę ci, przytulam do serducha, życzę ci dużo fajnego czasu tam w Barcelonie. Wzajemnie. I wszystkich tule i niech nam świeci od środka na zewnątrz, niech się rozprzestrzenia co najlepsze. Pozdrawiam wszystkich. Was, drodzy widzowie, też. Trzymajcie się. Cześć.